Towarzysze, witam po krótkiej przerwie. Tak jak zapowiedziałem w poprzednim filmiku, który właśnie teraz się wrzuca, dzisiaj zamierzam nagrać dwa długie filmiki. I ten filmik jest odpowiedzią na odpowiedź towarzysza z Laboratorium Nowego Antyimperializmu. Więc no, zapowiada się to chyba na dość długą polemikę, to znaczy nie wiem jak często właśnie będę dostawał odpowiedzi na moje filmy. Ja w każdym razie chyba często będę się do tamtych filmów odnosił. No, sprawa jest taka, dość prosta, no, że ja jako komunista odwołuję się do kilku pojęć i antyimperializm jest jednym z tych pojęć, które no, rezerwuję dla siebie i dla mojego nurtu politycznego i po prostu dążę do tego, żeby wszystkie osoby utożsamiające się z antyimperializmem miały poglądy, podobne poglądy polityczne do moich, albo też, żeby no, nie kompromitowały pewnych pojęć. No, jest to po prostu normalny charakter jakiejś walki politycznej, walki ideologicznej tutaj w tym przypadku. No w każdym razie różnic jest wiele właściwie w każdym zdaniu. W każdym zdaniu znajduję rzeczy, które zasługują tutaj na oddzielny wykład. Doceniam merytoryczny i taki kulturalny przekaz, no jest to rzadkie na lewicy, że można zrobić właśnie 30-minutową odpowiedź na polemikę bez żadnego wulgaryzmu, bez żadnych jakichś tutaj wtrętów ad personam. Nie wiem, czy ja mam podobne umiejętności. No ale dobrze, niestety różnice polityczne są i trzeba tutaj je wyjaśnić, no bo to nie jest tylko dyskusja między nami dwoma, no ale tutaj no mimo, że nasze kanały nie są zbyt popularne, no to jednak ktoś te kanały śledzi, no i warto pewne kwestie wyjaśnić. Więc może tutaj, jak już powiedziałem, jest bardzo wiele wątków. Tutaj nawet zrobiłem krótkie notatki, żeby właśnie no, nie zapomnieć, będę odhaczał. No ale zacznijmy może od sprawy najważniejszej, od takiej uczciwości w wyrażaniu własnych poglądów. No jako politolog pewnie wiesz, są załóżmy cztery przypadki jakiejś tam aktywności politycznej. No można być ideologiem, można być działaczem politycznym, można być ideologiem i działaczem politycznym i można w końcu, ta ideologia pokrywa się z tą działalnością polityczną i można być ideologiem jakiegoś poglądu politycznego, a równocześnie występować w partii, która ma zupełnie inny pogląd. To jest to, co właśnie, no, to jest chyba ten czwarty przypadek, to znaczy, ja tutaj z Francji zajęło mi kilka minut, żeby ustalić mniej więcej, jakie jest twoje środowisko polityczne. Szybka analiza byle którego twojego filmiku pokazuje, że to, co tutaj głosisz, niespecjalnie pokrywa się z linią polityczną twojej organizacji. Nie wiem, czy jesteś członkiem, czy sympatyzujesz, czy coś tam. Ja na swój sposób też sympatyzuję. No, w każdym razie, dopóki wasz lider jest represjonowany, to na swój sposób sympatyzuję. No to co nie zmienia tutaj faktu, że moje poglądy polityczne i poglądy polityczne tej organizacji, to jest zupełnie co innego. Pochwaliłem, że nie było ataków personalnych, ale jednak taka delikatna aluzja, że taka antyniemieckość to jest właśnie taka, antyniemieckość dla ubogich, czy już nie pamiętam jak to było, w każdym razie porównanie do Kolonki czy do Cejrowskiego, jest to już argument najpoważniejszego kalibru. Czy do PiSu?
No ale jeśli mamy tego kolonkę, który ma te filmiki na ponad milion wyświetleń, daleko jest przed nami, no to część rzeczy, które on tam głosi, przynajmniej głosił kilka lat temu, kiedy tego kolonkę oglądałem, teraz już przestałem, nie wiem, czy on jeszcze coś kręci, czy nie, no on w każdym razie no, podjął jeden czy dwa bardzo ciekawe tematy, to znaczy jeden to, że polskie media, polska prasa drukowana w większości należy do Niemców. No i jakoś na odpryskiem tego, czy też jakby rzeczą równoległą jest to, no, że rodowód polityczny Platformy Obywatelskiej, czy wcześniej właśnie Kongresu Liberalno-Demokratycznego, no to była jakaś niemiecka pożyczka. Że tam na początku lat 90. właśnie tam Kohl, te środowiska jakieś tej niemieckiej chadecji sfinansowały Tuska, jakoś tam powstanie tego KLD i tak dalej, i tak dalej. No na pewno sprawę znacie, więc nie będę tutaj w to chodził. No w każdym razie, do czego dążę? Dążę do tego, no, że jeśli my byśmy chcieli zdefiniować, załóżmy, polską scenę polityczną na partie polityczne będące reprezentujące interesy niemieckie, jak Platforma Obywatelska czy Nowoczesna, i na partie polityczne reprezentujące interesy anglosasów, jak PiS, no to no jest jeszcze pewien element na polskiej scenie politycznej, który został pominięty. Pominięty, no zresztą ja rozumiem, że został pominięty, bo jest to element na polskiej scenie politycznej marginalny. Dotyczy to polskiej lewicy socjaldemokratycznej. Jest to margines w tej chwili, nawet nie ma tego w parlamencie, ale jest taki element. Jest taki element, występuje w sondażach, ci ludzie występują w mediach też. No, no i jeśli weźmiemy sobie polską socjaldemokrację, no to no, rodowód finansowy, załóżmy, partii Razem, no to jest jasne, no, że tutaj no, nikt tego nie kryje, jakichś tam powiązań z niemiecką partią Die Linke i także no, poza powiązań finansowych z fundacją Róży Luksemburg, która jest jakoś tam związana z tą Die Linke. No i teraz tak, no. Jakieś tam kontakty z Die Linke ma czy wasza partia, czy w każdym razie lider waszej partii miał kontakty z tym Die Linke. I od strony jakiegoś programu politycznego to, co prezentuje właśnie Zmiana i to, co prezentuje Razem i to, co prezentują różne inne organizacje socjaldemokratyczne, to jest mniej więcej to samo. To jest właśnie jakieś idealizowanie różnych modelów właśnie takiego socjalnej gospodarki rynkowej, którą widzimy w niektórych krajach Unii Europejskiej, takich właśnie jak kraje skandynawskie, jak Niemcy i tak dalej, i tak dalej. Więc no, jeśli prawdą jest to, że no, wszystko to, co się dzieje na polskiej scenie politycznej, to jest tylko rywalizacja, no, to jest spieranie się interesów obcych mocarstw, czyli no, między tutaj no, interesami europejskimi, czy konkretnie niemieckimi, a interesami amerykańsko-brytyjskimi, czy też no, jak ty tam w tych filmikach mówisz, że są jakieś różnice między Ameryką i Wielką Brytanią, być może są, dobra, nie wchodząc w szczegóły, no to jakby rodowód ten finansowy tych socjaldemokratów też jakoś ich stawia w tym całym układzie. I dlatego ja jeszcze raz powtarzam, no apeluję o to, no bo to nie można sobie, no tego właśnie, no sprawa jest śliska. No, sprawa jest śliska, że jako przedstawiciel jakiejś tam partii, no to no, no nie jesteś już taką polityczną dziewicą. No. Bo co innego, gdyby nie było całej tej otoczki właśnie, całej tej działalności partyjnej i po prostu byś powiedział, dobrze, ja tutaj sobie w swoim domu zaczynam nagrywać filmiki antyimperialistyczne. I wtedy oczywiście no to robisz tylko za ideologa i my się możemy zgadzać, nie zgadzać, no ale przynajmniej jest to dyskusja
wyłącznie o charakterze ideologicznym. W momencie, kiedy już działasz w jakiejś organizacji politycznej i ta konkretna organizacja polityczna no, ma program idealizujący to, co się dzieje w Europie, no bo ten model właśnie takiej społecznej gospodarki rynkowej, to jest jakiś tam ewenement europejski no, w ramach świata. No, to nie występuje wszędzie, to występuje akurat tutaj. I dlatego tak ważne tutaj właśnie jest pytanie o to, które zadałem, o ten europejski imperializm, o to, że Zandberg i partia Razem negują fakt istnienia europejskiego imperializmu. No i tutaj jakby no to jest taki punkt wyjścia. No, dlaczego ja będę dążył? No bo to od tego nie uciekniemy. No to będziemy wracać. Teraz przejdźmy jakby do szczegółów twojej odpowiedzi. Więc powinienem zacząć chronologicznie, ale nie zacznę, gdyż no jest jedno zdanie, które powiedziałeś mniej więcej w połowie filmiku, które no po prostu no z punktu widzenia no politycznego i politologicznego no one są dyskredytujące. No. Zdanie brzmi mniej więcej tak, nikt nie zmusił Polski do wstąpienia do Unii Europejskiej. No jest to kłamstwo. Jest to kłamstwo. Więc jeśli chodzi o sprawy relacji między Polską i nie tylko Polską, chodzi tutaj o całe, wszystkie te kraje Europy Wschodniej, to tam wszędzie mniej więcej była ta sama sytuacja. Znaczy nie będę się wypowiadał za inne kraje, no ale będę mówił o Polsce, więc w Polsce był, w Polsce Ludowej był zakaz kupowania ziemi przez cudzoziemców. Po prostu ziemia polska musiała być w polskich rękach i tak dalej, i tak dalej. Dlatego, no i jeśli my spojrzymy sobie na cały ten, na całą tą formę robienia kontrrewolucji w Polsce, no to była to oczywiście robota Amerykanów, ale była to robota robiona z Monachium za pośrednictwem Radia Wolna Europa. No i na samym początku właśnie no, w ogóle te środowiska, które były przy okrągłym stole, no to była taka selekcja między albo jawnymi agentami właśnie zachodniego imperializmu z Solidarności, albo też konkretnymi ludźmi właśnie z PZPR-u, którzy jakoś tam no, w latach 80. poprzez różne tam fundacje, Fulbrighta i innych, jeździli na zachód, tam mieli wyprany mózg i tak dalej, i tak dalej. No jednym słowem, no ich celem, ich misją było to, żeby rozpieprzyć Polskę Ludową i żeby tą Polskę wciągnąć w ramach struktur europejskiego i natowskiego imperializmu. To była zaplanowana akcja, sterowana z Monachium przez Radio Wolna Europa. No i jednym jakby, no po co to było? No było to przede wszystkim po to, żeby Polska wstąpiła do Unii Europejskiej i Polska będąc w Unii Europejskiej, żeby ona zezwoliła na zakup ziemi w Polsce przez obywateli Unii Europejskiej. Taki był cel. I ten sam proces nastąpił we wszystkich krajach Europy Wschodniej, we wszystkich tych krajach byłego bloku wschodniego i nikt tutaj się nie ostał wobec walca europejskiego imperializmu. Nikt. My, jeśli chodzi o te 10 krajów, które razem z Polską wstępowały do Unii Europejskiej, to tam wszystko zostało to tak rozegrane, że właściwie żadna przemoc nie była potrzebna. Tutaj no, sfinansowanie wszystkich partii politycznych, które no, żeby dostać się w ogóle do parlamentu, do mainstreamu, to trzeba głośno być proeuropejczykiem i tak dalej. Dla innych radykałów to w ogóle nie było miejsca. Nie było też miejsca w czasie debaty, w czasie referendum. Więc to było tak rozegrane i oczywiście media wszystkie finansowane przez te jakby środowiska imperialistyczne, więc właściwie no, nie trzeba było stosować żadnej przemocy, no bo wszystko zostało zrobione w sposób pokojowy, ale to, że zostało to w sposób pokojowy, to nie znaczy, że to było jakieś dobrowolne. To nie było dobrowolne. My widzimy, jak wyglądała sytuacja w byłej Jugosławii. Była Jugosławii na początku lat 90. Tam oni nie chcieli i nie chcieli podążać zgodnie. No oczywiście, dobra, doszło do kontrrewolucji, doszło tam do jakichś form tworzenia kapitalizmu, ale oni nie chcieli się tak całkowicie podporządkować temu zachodniemu kapitałowi.
Efekt był taki, no, że te jakby środowiska zachodnie rozpieprzyły Jugosławię na kawałki. I jak to rozpieprzyli na kawałki, to sobie po kawałku. Tutaj wzięli Słowenię, tutaj wzięli Czarnogórę i tak dalej, i tak dalej. I ja przepraszam bardzo, no ale to kosztowało kilka wojen w Jugosławii, długotrwałe bombardowanie Serbii i tak dalej, i tak dalej. No. Kolejna sprawa. No to mamy, ostatnio mieliśmy ten przykład Ukrainy. No to na Ukrainie to widzimy, no, że mimo, że nie doszło tutaj do interwencji wojskowej, no to jednak sprawa została przygotowana właściwie w sposób wojskowy, to znaczy szkolenie tych wszystkich NGO-sów, które miały robić drugi Majdan proeuropejski z flagami Unii i tak dalej, i tak dalej. Szkolenie ludzi do zadym z policją, jest nierozwiązana kwestia snajperów, kto to był i tak dalej, ale najprawdopodobniej finansowani przez Unię Europejską lub przez NATO. No cały ten proces rozszerzenia Unii Europejskiej, no gdyby to było tak, jak to przedstawia europejska propaganda, że są jedynie korzyści, to może nawet nie byłoby to takie złe. Problem jest taki, że jest zupełnie na odwrót, że jest to właśnie propaganda, że w przypadku na przykład Polski mieliśmy do czynienia z całkiem nieźle funkcjonującą gospodarką planową, która miała charakter kompletny. To znaczy Polska produkowała surowce, które następnie w Polsce były przetwarzane na towary nisko przetworzone, później to było przetwarzane na towary wyżej przetworzone i w końcu jako tam tworzono jakiś taki produkt końcowy, jak statki, jak traktory, jak inne tego typu rzeczy, które były eksportowane. I to powodowało, że cały ten zysk z tej produkcji przemysłowej, która była w Polsce, ten zysk trafił do polskiego państwa, które było redystrybuowane na polskie społeczeństwo. To, że właśnie była, nie wiem, te różne cudy PRL-u dotyczące kwestii społecznych, brak bezrobocia, bezpłatna edukacja, służba zdrowia. Wszystko to można było finansować z tego, że Polska była całkowicie niezależna gospodarczo właśnie, no po prostu była w stanie pewne rzeczy produkować całkowicie samemu. No. Dzisiaj Polska sprowadzona do roli montowni, do kraju całkowicie zależnego od po pierwsze jakichś tam mocodawców polskich, no czy z Azji Południowo-Wschodniej, jakichś tam firm koreańskich, czy też firm niemieckich, które w Polsce tutaj tworzą i tak dalej, i tak dalej. No, w każdej chwili te fabryki można zlikwidować, płace w tych fabrykach są niskie, praca jest ciężka, pracuje się znacznie ciężej niż w Europie Zachodniej i tak dalej, i tak dalej. No i przede wszystkim no, nie ma to tego charakteru rozwojowego. W razie towarzyszu, no, powiedziałeś w którymś tam filmików, przyznałeś, że Polska jest montownią dla przemysłu właśnie zachodnioeuropejskiego. Ja nie chcę tutaj wychodzić na jakąś osobę mającą fobie niemieckie, więc ja mówię jasno, tu chodzi o w ogóle kwestie zachodnioeuropejskie. No, te Niemcy po prostu dają jako przykład, no, ale to samo dotyczy obecności w Polsce Francuzów, także Brytyjczyków, nie wiem jak tam koncern Tesco. Że właściwie w tej chwili już mógłbym tę polemikę zakończyć. No, uważam, że nie można być w Polsce antyimperialistą i twierdzić, że rozszerzenie, że Polska miała wybór. Że Polska nie miała wybór, mogła przetrwać jako taka zamknięta strefa, nie wstępując do Unii Europejskiej. No, widzimy, jak wygląda taki kraj, który niby kraj, który realnie dokonał wyboru, czyli Białoruś, to widzimy, ile to razy montowano różne siły do tego, żeby ten system na Białorusi rozpieprzyć. Non stop właśnie, no. I Białoruś się trzyma tylko dzięki temu, no, że jest tam jako taki sprawny rząd, ale no to wszystkie inicjatywy, że na ziemiach polskich jest telewizja w języku białoruskim, są te różne właśnie, no w tej chwili jakby sprawa troszkę chyba przycichła, bo tam Unia troszkę tamtego z tym Łukaszenką próbuje flirtować, no ale my widzimy no właśnie, no, że ta ekspansja europejska no, ma charakter taki mesjanistyczny. No, tu ludzie po prostu, no, przynajmniej Polacy, się tak zaangażowali jakby w sprawę
ekspansji właśnie demokracji, wszystkich tych wartości europejskich, no że no, za punkt honoru postawili sobie obalenie Łukaszenki. No dobrze, to więc jakby na gruncie politycznym to właśnie filmik już był zakończyć, ponieważ jednak cenię sobie polemikę tutaj, no, uznaję, że póki co, no póki nie wyjaśnisz tak by tej sprawy z Unią Europejską, no to właściwie ta palma takiego antyimperialisty to zatrzymuje dla siebie. Chętnie się tą palmą podzielę, no to tylko tutaj trzeba poglądy zmienić, no to już nic za darmo. Ale dobra, no kontynuujmy teraz dyskusję taką historyczno-ideologiczną, no bo to ma sam sobie charakter ciekawy. Więc tak, może zacznijmy od Lenina. Więc tak powiedziałeś, no tak, Lenin właśnie żył 100 lat temu, więc ponieważ Lenin żył 100 lat temu i no to już jakby ten cały leninizm jest nieaktualny i nawet dla samego Lenina to by nie miało jakby, że właśnie ze względu na szacunek dla Lenina nie można się odwoływać do rzeczy sprzed 100 lat. No więc nie. No więc Lenin przez całe swoje dorosłe życie polityczne, aż do rewolucji październikowej i nawet po rewolucji październikowej, on siebie określał mianem Jakobina. Rewolucyjnego, czerwonego Jakobina. Kto to byli Jakobini? Kiedy oni żyli? No to jest końcówka XVIII wieku. To jest nawet ponad 100 lat. Więc Lenin jest nawet gorszy od nas. No. My się tutaj odwołujemy do Lenina, który nawet jeszcze nie minęło 100 lat od śmierci Lenina, a Lenin odwoływał się do tych, którzy byli ponad 100 lat. No ale jakby, no, to jest jakby sprawa drugorzędna. Jakby pierwszorzędna to jest twoje tutaj no, idealizowanie tej kwestii międzynarodowej biurokracji. Że teraz to się wszystko zmieniło, bo mamy międzynarodową biurokrację i już, jakby zupełnie coś innego. Więc, no jest to takie myślenie no, kolonialne, raczej z kraju, który jest kolonią, właśnie takie myślenie zaściankowe. No ja sobie mogę to jakby, jeśli już powołujemy się na przykład Lenina, no to my w czasach Lenina mieliśmy dwa takie przykłady właśnie takiej podobnej biurokracji. Więc pierwszy przykład to jest Afryka. Afryka, która w latach 80. XIX wieku została podzielona między mocarstwa imperialistyczne europejskie, a więc właśnie no tam Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Belgia, Portugalia, Włochy, tam Hiszpania, kto tam jeszcze, nie wiem, no sobie sprawdźcie, Kongres Berliński, no ale w każdym razie oni między sobą podzielili, że cała Afryka od tej pory będzie podzielona między Europę. Wyłamała się z tego tam Etiopia, której Włosi nie byli w stanie podbić. Tutaj też nie było solidarności między Europejczykami, bo oni tam tych... No ale dobra, no w każdym razie no, z punktu widzenia jakiegoś Murzyna, który wtedy żył w Afryce, no to dla niego, no to, zwłaszcza żył na jakimś takim pograniczu, załóżmy kolonii francusko-brytyjskich, to dla niego no, jakby cała ta, te siły zarządzające Afryką, to było jedno, jemu to było wszystko jedno. Ci mówią po angielsku, czy ci mówią po francusku, oni reprezentowali ten sam system. Ja mogę powiedzieć, że ja w mojej pracy znam wielu ludzi z Kamerunu. Kamerun to jest bardzo piękny przykład właśnie takiego zrozumienia internacjonalizmu imperialistycznego. Że Kamerun był kolonią niemiecką przez tam jakieś 20-30 lat, aż do I wojny światowej. Więc pierwsze tych pokolenie tych właśnie murzynów kameruńskich, w ogóle Kamerun to jest taka strefa, gdzie jest ponad 200 dialektów. Oni mają 200 języków, więc ich zjednoczyły właśnie te języki europejskie. Więc no najpierw to byli jednoczeni przez Niemców. No i tam były jakieś tam wpływy tej kultury niemieckiej w Kamerunie, ale to bardzo szybko upadło, no bo to było zbyt krótko to trwało, żeby no na stale jakby tam wprowadzić ten język niemiecki, tak jak jest obecny w Afryce język francuski i język angielski. No i później ten Kamerun został podzielony po I wojnie światowej, on został podzielony między Francuzów i Brytyjczyków.
No i ten jakby efekt jest taki, że ci murzyni kameruńscy, no to tam część z nich dzisiaj jest francuskojęzyczna, a część dziś jest anglojęzyczna, część jeszcze odwołuje się tam troszkę, tam ten język niemiecki jednak troszkę przetrwał w tym Kamerunie. No w każdym razie no, z punktu widzenia zwykłego Kameruńczyka, to nie ma tak naprawdę różnicy, czy nim rządził Francuz, Brytyjczyk czy Niemiec. Oni wszyscy reprezentowali to samo. Dla niego to właśnie był taki moment takiej ponadnarodowej siły jakiejś europejskiej, która rządziła Afryką. Więc o ile z punktu widzenia Europejczyka ta biurokracja kolonialna to była siła jednoznacznie podporządkowana mocarstwom europejskim, i tak jak dzisiejsza biurokracja jest jednoznacznie podporządkowana mocarstwom, gdzieś tam, czy ONZ, czy te inne instytucje, to wszystko jest zależne od Stanów Zjednoczonych. To nie jest tak, że, bo gdyby to było tak, że dzisiaj istnieje ta prawdziwa międzynarodowa biurokracja i wszystkie tam, nie wiem, 190 czy ile tych krajów w ONZ-cie jest, że one wszystkie mają wpływ na to, co ten ONZ robi. To jeszcze to by można było powiedzieć, a nawet ta międzynarodowa biurokracja to nie jest taka zła. Nie, ale to jest zwykła agentura amerykańska. No. Te wszystkie te międzynarodowe instytucje, czy Międzynarodowy Fundusz Walutowy, czy Bank Światowy, to wszystko to jest agentura amerykańska. To jest po to, żeby w świecie zbudowanym po II wojnie światowej zmusić wszystkie kraje na świecie do tego, żeby się uzależniły od dolara. No. O to tu chodzi. No ale dobrze, no to jakieś takie mówienie, no więc mamy pierwszy przykład właśnie, i to jest z czasów Lenina. Istniał sobie taki właśnie międzynarodowy zarząd kolonialny właśnie rządzący Afryką. Drugi przykład, no to jest to Chiny, powstanie bokserów, no i późniejszy właśnie tam solidarność krajów imperialistycznych. Tam jeszcze chyba dochodzą Amerykanie, którzy właśnie między sobą podzielili Chiny. I tam mówią, dobra, my tutaj mamy swoje różnice, ale wszyscy razem się ujednoczymy do tego, żeby wpierdolić Chińczykom. No. I będziemy rządzić Chińczykami. Istniała sobie taka międzynarodowa biurokracja, istniała, przestała istnieć. No. Co dalej? No dalej mamy pierwszą wojnę światową, bezpośrednio po pierwszej wojnie światowej powstała Liga Narodów. Powstała Liga Narodów. I wtedy ludzie myśleli, a tak, powstało coś nowego, nowa biurokracja i to już jest, świat się całkowicie zmienił. No i co, kurwa, ta Liga Narodów przetrwała 15 lat i poszła w pizdu. Teraz później, po II wojnie światowej stworzono obecny system i ten obecny system, widzimy właśnie jego agonię. Towarzyszu, przyjrzyjcie się temu, co się dzieje na świecie. Obecny system, cały ten, on jest w agonii. No, a najlepszym przykładem agonii jest to, że główny sponsor i decydent, czyli Stany Zjednoczone w postaci Donalda Trumpa, odcina się od tego. Odcina się od tego. O ile wcześniej te różne wojny amerykańskie, one były robione pod płaszczykiem ONZ-u, jak ta pierwsza wojna w Iraku, że tutaj no, mają swoją instytucję międzynarodową, to zamiast mówić, no to my robimy imperialistyczną agresję na Irak, no to mówią, nie, to cały świat zjednoczony wokół bohaterskich, demokratycznych Amerykanów, no to będzie tutaj wprowadzał demokrację właśnie, tam, wyzwoli Kuwait i... Co do jednej rzeczy chyba się zgodzimy, że układ, który w tej chwili mamy na świecie, jest to układ, który powstał w 1945 roku, jest to układ, który się sypie. No i teraz pytanie, w każdym razie ja nie zakładam, żeby ten układ trwał wiecznie. No i to jest właśnie sytuacja bardzo przypominająca epokę leninowską. No bo co my takiego widzieliśmy w epoce leninowskiej? Czym była tak naprawdę pierwsza wojna światowa? No pierwsza wojna światowa to było starcie, no z jednej strony były no, dwa kraje imperialistyczne, które jednak były no takie... Podstarzały imperializm, można by powiedzieć. Wielka Brytania miała już wtedy
problemy ekonomiczne, ta gospodarka brytyjska, no, to była gospodarka nieefektywna na początku XX wieku. Ona no, znacznie bardziej dynamiczna była gospodarka niemiecka. Więc na polu europejskim no, najbardziej dynamicznym właśnie siłą i ekonomiczną, i militarną były Niemcy, które no, jednak no, nie mogły się odpowiednio rozepchać na świecie, no bo tutaj już świat został podzielony. No. Właściwie, no, bo gdyby ta Afryka była większa, albo gdyby istniał jeszcze jakiś tam inny kontynent do wzięcia i by te Francuzi i Brytyjczycy powiedzieli Niemcom, dobra, to dajcie nam spokój, nie robimy wojny, wy sobie weźcie tamten kontynent i żyjmy w pokoju, to może do pierwszej wojny światowej by nie doszło. No. Ale ponieważ no, świat już wtedy był podzielony i po prostu no, bardziej dynamicznie, gospodarczo imperializm niemiecki, no, żeby się rozwijać, musiał no, uderzyć w mniej dynamiczny imperializm francuski i brytyjski, to było przyczyną wojny. I to dokładnie obserwujemy dzisiaj na świecie. Tylko, że dzisiaj no, tym krajem no, takim najbardziej dynamicznym ekonomicznie są Chiny, więc Chiny są potęgą ekonomiczną. Chiny mają oczywiście gigantyczną armię, no ale nie są może jeszcze potęgą militarną, ale no, cała ta polityka Chińczyków w kierunku zbrojeń i tak dalej, no, no przepraszam, no, za lat 5, 10 czy 15, no to, no to będą... Nikt nie wie oczywiście, jak to się skończy, ale no, my widzimy, no, że dokładnie te same zjawiska, które były w czasie pierwszej... I tutaj mamy jeszcze ten element, no, symboliczny charakter ma Afryka, no, że jeśli w Afryce dochodzą jakieś zmiany, ktoś kogoś tutaj próbuje wypieprzyć, to widzimy, że już tutaj zbliża się nowa wojna światowa. No i tutaj właśnie no, jak Chińczycy wchodzą w Afrykę, że właściwie no wszyscy tutaj, wszystkie kraje afrykańskie w tej chwili mają bardzo, bardzo dobre stosunki polityczne i ekonomiczne z Chińczykami. Chińczycy wchodzą nie tylko w Afrykę, także w Amerykę Południową. Nikt nie wie, jakie tak naprawdę plany mają Chiny. Nikt nie wie, czy te Chiny będą mogły te plany zrealizować, czy wcześniej zostaną sprowokowane lub zaatakowane przez Stany Zjednoczone i jakby wszystko się rypnie. No ale no, całe to gadanie towarzyszu o międzynarodowej biurokracji no, jest bez sensu, towarzyszu. No jest naprawdę bez sensu, bo to, co robią Chińczycy właśnie w porozumieniu z Rosją, w porozumieniu z Chinami, te wszystkie kraje BRICS, one tworzą alternatywną biurokrację międzynarodową. Oni tworzą alternatywny Bank Światowy, oni chcą stworzyć alternatywny wymianę handlową, żeby nie było dolara i tak dalej, więc ty towarzyszu pokładasz no, wielkie tutaj, no, wielkie pokłony bijesz przed tą waszyngtońską biurokracją międzynarodową, a w momencie, kiedy świat nagle by przerzucił się na odszedł od dolara po prostu, bo tak naprawdę cała ta gospodarka amerykańska, zachodnia, no to wszystko stoi na dolarze. Ty bardzo dobrze to przedstawiłeś tam w którymś z tych filmików, że ten dolar jest super produktem eksportowym, no, że nic nie kosztuje, a można wyprodukować ile się chce i wszystko za to kupić. To, co warto tutaj zrozumieć, to... Nie chcę się wdawać w dyskusję, która biurokracja jest lepsza. Czy ten świat... No bo załóżmy, no, możemy mieć trzy warianty. No, wariant numer jeden, funkcjonujący na świecie od 1945 roku do być może przez jeszcze całe nasze życie, no to, że się utrzyma ten system biurokracji międzynarodowej służący Stanom Zjednoczonym. Drugi system, jaki możemy sobie wyobrazić, no to, że powstaną dwa systemy alternatywne. No coś w rodzaju właśnie zimnej wojny, no tylko, że w tej będzie, no, będą kraje, które jakby, no, te kraje BRICS-u, które będą miały tam rozliczać się w jakichś innych walutach właśnie, będą te kraje zachodnie. No i w końcu jest wariant trzeci, czyli no, że ten kraj BRICS-u, który jednak no, od strony gospodarczej
i ekonomicznej, no jest silniejszy. No. To jest, jeśli my byśmy mieli tutaj, no oczywiście no, jest kwestia militarnej potęgi Stanów Zjednoczonych, które no, same są w stanie cały czas jednak tutaj prowadzić wojnę z resztą świata i całkiem dobrze na tym wyjść, ale od strony, jeśli my tutaj odejdziemy od kwestii czysto militarnych, no to widzimy, no, że ewidentnie no, ten świat zachodni no, słabnie. No, słabnie, a do kwestii militarnych przejdę zaraz. Jeśli chodzi o te kwestie militarne, no to jest tutaj polemika z innym twoim filmikiem dotyczącym państwa islamskiego. I w polemice tutaj ze mną, no to powiedziałeś jedno zdanie o tym, że w XXI wieku to charakter antyimperialistyczny będą miały religie. I już co prawda, nie wiem, chyba zapowiedziałeś, że rozwiniesz ten temat, ale zanim ty ten temat rozwiniesz, to ja już robię polemikę. Tak działa tutaj towarzysz Michał. No. Więc tak, no, jeśli chodzi o właśnie te kwestie militarne, no to ja powiem, że Stany Zjednoczone po swojej klęsce w Wietnamie, kiedy to właśnie wysłały żołnierzy, wysłały lotnictwo po to, żeby podbić Wietnam, przegrały tą wojnę, to Stany Zjednoczone zmieniły politykę, uznały, że już nie są w stanie, coraz trudniej im terytoria podbijać i kontrolować, w sensie mieć tam swoje wojska okupacyjne. Dlatego też no, przyjęto inną, coraz bardziej zaczęto rozpowszechniać strategię, żeby po prostu, jeśli my, to znaczy Amerykanie, nie jesteśmy w stanie tego terytorium podbić, to przynajmniej utrzymujmy ten teren w stanie wiecznego burdelu. Jeśli my nie będziemy go kontrolować, nikt go nie będzie kontrolować. I tak się tutaj rozpowszechniła no, taktyka amerykańska finansowania różnych psychopatów, psychopatów religijnych. Tak, tak, towarzyszu. Rozwój tych fundamentalizmów religijnych pod koniec XX i na początku XXI wieku to nie jest jakaś taka no, oddolny, ludowy, proletariacko-plebejski proces, że ludzie biedni mają potrzeby czytania jakichś świętych ksiąg. Nie, towarzyszu. To jest sterowane przez imperialistów. To jest sterowane przez imperialistów. No i tutaj, żeby nie być gołosłownym, no to mamy oczywiście przykład Polski, jak to imperialiści wspierali Kościół katolicki. Przypomnijmy, Kościół katolicki bezpośrednio po II wojnie światowej to był słabiutki w Polsce. Kościół katolicki skompromitował się popieraniem niemieckich biskupów. Później różne procesy właśnie no, rozpieprzania Kościoła polskiego, Kościoła katolickiego właśnie poprzez tworzenie ruch księży patriotów i tak dalej, to było wszystko na najlepszej drodze, żeby ten polski Kościół katolicki naprawdę rozpieprzyć i w innych krajach, na przykład w Czechach, ten Kościół rozpieprzono. Tam Czechy to wystarczy dzisiaj no, pojechać do Pragi, piękne miasto, tam tych kościołów to jest jeszcze więcej niż w Warszawie. I tak chodzimy, kościół. A później mówię, co się takiego w tych Czechach stało? Kraj słowiański, jak my, to oni nam przynieśli katolicyzm, dobrawa i tak dalej, a jednak dzisiaj te kościoły są puste. No, tamtych katolików już nie ma. Nikt tego ten... To, że w Polsce ten katolicyzm się odrodził właśnie no, za sprawą Jana Pawła II, no, jak... Kto w ogóle wybrał Jana Pawła II? No, towarzyszu, no. Kim był Jan Paweł I? Kto zabił Jana Pawła I? Dlaczego Amerykanie go zabili? Bo chcieli wybrać Polaka na papieża. Chcieli wybrać Polaka na papieża, żeby tutaj przeforsować właśnie kontrrewolucję w Polsce. No więc mamy właśnie finansowanie psychopatów religijnych katolickich w Polsce, mamy finansowanie psychopatów buddyjskich w Tybecie. Uznano, że najlepszą formą, no żeby po prostu, no tak jak w Polsce, no to zorganizowany kościół w sensie organizacji religijnej, zorganizowana organizacja religijna, którą nazywasz, no nie wiem, tą, jak to było tam, tą watykańską,
korporacja watykańska, że korporacja watykańska, tak mamy tam w Chinach, tą korporację buddyjską. No, oczywiście najlepiej znany przykład, no to jest Afganistan. A to jest Afganistan, gdzie Amerykanie finansowali mujahedinów, szkolili ich, Osamę Bin Ladena i tak dalej. No, ja nie chcę tego wszystkiego powtarzać. No, w każdym razie, no, jeśli my widzimy, no, ja to mogę powiedzieć z perspektywy Francji, jak to wygląda z perspektywy Francji, rozwój islamu tutaj, no to przecież ten rozwój islamu, no to jest finansowany przez Arabię Saudyjską i Katar. One tutaj budują pieniądze na centra kultury arabskiej, na meczety, tych meczetów powstaje non-stop tam, no. Jeszcze 50 lat temu tych meczetów było tam kilkanaście chyba. Dzisiaj jest 2500 meczetów i ileś w budowie. No. I skąd idą na to pieniądze? No, towarzyszu, no. No, ale to nie tylko to, w ten sposób jest. Takim przykładem w Paryżu, w centrum Paryża właśnie, tam jest wybudowana teraz taka piękna złota cerkiew. Putin ją finansował, więc widzimy, jak tutaj każdy kraj imperialistyczny, no to no, finansuje tutaj ośrodki religijne własnej religii. Putin to chyba specjalnie religijny nie jest, no, też niespecjalnie zakładam, żeby kto inny był, jakby, nikt tak naprawdę tu możni tego świata, no to religijni nie są, no, ich religią jest mamona, no, oni po prostu finansują te ośrodki dla idiotów, no. Towarzyszu, no, z tym swoim filmikiem dotyczącym państwa islamskiego, to już jest totalny science fiction, no. To jest totalne science fiction, no ja mogę powiedzieć, no, moją własną analizę tego zjawiska, no, żeby zrozumieć w pełni analizę tego zjawiska, no to mamy rusofobię poprzedniej ekipy amerykańskiej, właśnie ekipy Obamy, więc bezpośrednio po sprawie referendum na Krymie, No to nastąpiły sankcje antyrosyjskie, no i była taka polityka rozpieprzenia gospodarki rosyjskiej. No i tam właśnie zaczęły się sankcje i tak dalej, pojawił się jednak problem tego, no, że ta Rosja jest to kraj bogaty w surowce. No i dzięki tym surowcom mogła te sankcje przetrwać. Dlatego właśnie Amerykanie postanowili stworzyć coś takiego jak państwo islamskie, które dorwało się do terenów roponośnych i które zaczęło masowo eksportować ropę wbrew tym prawom OPEC-u, zbijając ceny, bo to wszystko ropa z przemytu i tak dalej, i tak dalej. No w każdym razie, no, od razu pojawienie się państwa islamskiego doprowadziło do tego, że światowe ceny ropy spadły na łeb na szyję. No. I przez to, że spadły ceny ropy, to uderzyło to w gospodarkę rosyjską. Więc tak jak Amerykanie stworzyli państwo islamskie po to, żeby dokopać Rosji, tak Rosja rozpieprzyła państwo islamskie po to, żeby ratować swoją gospodarkę opartą na ropie. No. Towarzyszy, no, te wszystkie bajeczki o tym, że ten, no, państwo islamskie, to są jacyś tam islamscy idealiści, którym chodzi o stworzenie jakiegoś kalifatu i coś tego, i że te wszystkie kraje muzułmańskie będą się podporządkowywać państwu islamskiego, kalifowi i tak dalej, i że to doprowadzi do czegoś tam. Boże, no towarzyszy, no to te takie bajeczki, no. No, rodowód państwa islamskiego, no, wszyscy ci najważniejsi członkowie państwa islamskiego to są członkowie byłej esbeki irackiej. Towarzyszu, no, tam Saddam Hussein, co by o nim nie mówić, i cała jego najbliższa ekipa to byli wszystko ludzie świeccy. Oni tym Allahem to machali tylko wtedy, jak potrzebowali. No, troszkę tak jak Stalin. Jak wojska niemieckie były pod Moskwą, to sobie przypomniał, że istnieje coś takiego jak cerkiew prawosławna, i nawet popa z łagrów wypuścił, żeby tylko tych Niemców odeprzeć. Więc tam od czasu do czasu to ten Saddam coś tam o tym Allahu wspomniał, ale tak,
Z punktu widzenia tego Koranu, to Saddam Hussein był grzesznikiem. Całe to jego najbliższe otoczenie nie miało nic wspólnego z islamem. I to, że oni później właśnie uznali, w sumie nie ma w tej chwili w obecnym Iraku dla nas miejsca. Jesteśmy tutaj prześladowani zarówno przez Amerykanów, jak i przez szyitów i tak dalej, i tak dalej. To oni jakoś tam w końcu skumali się z dżihadystami, a później, kiedy pojawił się odpowiedni klimat polityczny, czyli ten klimat polityczny to jest wypieprzenie Asada, próby wypieprzenia Asada, bo tutaj to jest jakby kolejna sprawa. Syria była jedynym krajem i chyba jest do dzisiaj jedynym krajem spoza byłego bloku wschodniego, w którym jest baza wojska rosyjskiego. To jest jakby ta sprawa dla Syrii. Jest to o tyle ważne, bo bazy wojskowe Ameryki są wszędzie na świecie. Bazy rosyjskie są w kilku krajach tam byłego ZSRR i jest tylko jedna poza byłym ZSRR, to jest Syria. I dlatego Asad, który właśnie tych Rosjan tam tolerował, to był na celowniku, trzeba było go obalić. No i wtedy jakoś ta była bezpieka właśnie Saddama nawróciła się na islam, stworzyli państwo islamskie. Rzeszu, ty tutaj mówisz o tym, jak to różne siły imperialistyczne, jak to są mistrzami właśnie, jak to Brytyjczycy są mistrzami takiego sterowania kimś z tylnego siedzenia. I tak, masz taką wyostrzoną percepcję na to, że jesteś w stanie te różne tutaj ruchy tak rozkminić, rozgryźć i nie jesteś w stanie rozgryźć państwa islamskiego. Zawiodłem się. No dobra, towarzysze, chciałem jeszcze poruszyć tutaj wątek arystokracji, jeszcze kilka innych mam tutaj napisanych, ale już jestem zmęczony, już naprawdę maraton, jutro odpocznę, już odkręcenia, chwila spokoju, żona wraca, będzie trzeba tutaj się z domem zająć troszkę, więc towarzyszu tutaj z laboratorium, imię twoje znam, ale go nie podam, zanim sam ty go nie zrobisz. Co do Egiptu, to mój błąd, przepraszam, i tak dalej, mam nadzieję, że lubię twoje filmy, lubię, naprawdę masz talent, jakoś tutaj do przekazywania pewnych treści, w sposób kulturalny, dobrze się tego słucha, szkoda, że się z tym nie zgadzam, tam gdzie oczywiście krytykujesz arystokrację, burżujów i tak dalej, to pełna zgoda, ale jednak od słowa antyimperializm wymagam czegoś znacznie więcej. Przepraszam, że ta poprzeczka jest tak wysoko postawiona, ale krytyka jest i będzie. Czekam na kolejne filmiki. Mam nadzieję, że jeszcze tutaj się odniesiesz. A jak nie, to ja na pewno się odniosę do ciebie. Pozdrowienia.